Sam kiedyś bawiłem się w disco polo, miałem taki zespół Galaxii. Adamie, 14. edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ja sobie obserwowałem dwa pierwsze występy dzisiejszego odcinka. I pierwsze pytanie, zawsze ja wychodzę z założenia, warto zadać takie proste. Czy Tobie jest już wygodnie w tym fotelu jurora? Nie, no gdzieżby skąd, jak to można powiedzieć kolokwialnie. Ja cały czas odkrywam tą pracę, widzę kolejne takie boksy, które się otwierają, których na przykład wcześniej nie widziałem. I każde przyjście tutaj, zwłaszcza w tych czasach pandemii, to jest dla mnie taki wielki entuzjazm i za każdym razem, wiesz, staram się rozwijać, przygotowywać, pokazywać, że jakby jeszcze więcej można z tego wyciągnąć. I myślałem, że już widziałem wszystkie występy, naprawdę, że już mnie zaskoczyli uczestnicy, a oni są coraz lepsi i nie wiem po prostu, co czeka w finale. Jedną z uczestników tej 14. edycji, którą oceniasz, jest m.in. Magda Narożna, która reprezentuje bardzo popularny i kochany w Polsce gatunek disco polo. Powiedz mi, czy ty czasami z własnej nieprzymuszonej przyjemności wchodzisz na Spotify, na YouTube'a i puszczasz disco polowe szlagiery? Mało tego, ja może zaskoczę niektórych, może niektórych nie zaskoczę, ale sam kiedyś bawiłem się w disco polo, miałem taki zespół Galaxii, już nie jestem członkiem zespołu, ale można cały czas to oglądać na YouTubie, na Spotify'u. Bawiliśmy się bardziej takie w lata 90., czyli powrót do tego takiego vintage'owego disco polo, ale ja też miałem taki okres w życiu, gdzie z czystej ciekawości jakby do tego gatunku słuchałem tej muzyki i nawet miałem parę swoich takich ulubionych piosenek, na przykład zespołu Ekstazy, albo właśnie Pięknych i Młodych, też zdarzało się słuchać. Nawet byłem na takim festiwalu disco polo 5 lat temu w Płocku, gdzie Magda występowała, o czym w ogóle potem tak wszystko mi się zbiegło w mózgu. I no, nie bawiłem się wtedy jakoś super, ale byłem bardzo zaciekawiony tym, co się dzieje, jak odbiorcy reagują. To jest bardzo ciekawe zjawisko i można mówić, że takie typowe dla naszego kraju, ale z drugiej strony każdy kraj ma swoje disco polo. Trzeba na to zwrócić uwagę. Niemcy mają swoje szlagery, Stany mają country, które poniekąd jest takim takim biesiadnym jednak nurtem. A my mamy disco polo, no i ludzie to lubią, tu nie ma co się wstydzić, także no zdarza się tam podśpiewywać pod nosem.